Hejka kochani, hejka besties, to znowu ja. Sama w to nie wierzę, ale jestem w moim pokoju w Polsce. Moja wymiana się już skończyła, muszę trochę posprzątać pokój, więc pokażę wam, jak totalnie czyszczę cały mój pokój, przerabiam go, przestawiam meble i tak dalej, mam fajny pomysł. I no i pokładamy moje rzeczy z wymiany. Mój pokój będzie teraz taki, wiecie, America themed. Ja chcę mieć wspomnienia na ścianach i wszędzie. Hej, lecimy sprzątać. Czemu ja mam w ogóle tyle kosmetyków, to ja nie mam pojęcia. Jakby ja się nawet nie maluję i w ogóle tych rzeczy nie używam. Nie róbcie tak. Siema, jest następny dzień. Posprzątałam już wszystko, wywaliłam wszystkie moje rzeczy, więc teraz pora na przesuwanie mebli. Let's go! Rozpakowałam się, mam wszystkie rzeczy na moim łóżku, więc teraz będę, wiecie, rozkładać je po pokoju i po prostu pokażę wam, jak skończę, bo to nie będzie ciekawe. Siema, witajcie w, nawet nie wiem już, w tym dniu mojej przeróbki pokoju. Przyszła do mnie paczka, którą oczywiście już otworzyłam, ale udawajmy, że nigdy tego nie zrobiłam. W niej mamy takie dwie mniejsze paczki, a w nich są rzeczy, których potrzebuję do skończenia mojego pokoju. Tej mamy chyba 6 takich podłużnych bluszczy, sztucznych kwiatków, prawda? Po prostu ich potrzebuję do tego, jak sobie wyobrażam mój pokój. A w tym oto żółtym pudełku, chciałam być białym, mamy, uwaga, uwaga, coś, co zawsze chciałam, ale w sumie jakoś nigdy nie kupiłam, bo był strasznie na to hype i nie chciałam być taka, że wiecie, mam to, co wszyscy, bo jestem inna. Zamówiłam LEDy. Te chyba najkrótsze, to wiecie, takie 5 metrów, tak mi się wydaje. Jest jeszcze jakaś ładowarka, kilocik. Teraz zajmiemy się montowaniem tych oto rzeczy. Entire year. I'm sorry. Now looking back, I realized what way to be happier was to tough. It's kind of bleeding. Humans have weaknesses. That's why we're human. What separates a disciplined person and an undisciplined person is super duper self-love and tears. Get outside. That's just not me. I think for me, that's being manic, and I try and try and come up with ideas and I can't. And I feel incompetent. So then at some point it started to become this habit where when I hit an obstacle, I'd be like, okay, wait, I think I see. And I guess what I want you guys to get from this is what does it... No. Siema, byłam w sklepie i kupiłam ostatnie rzeczy do przerobienia pokoju. Pierwsza rzecz, jaką kupiłam, to taka oto wisząca roślinka. Ona jest sztuczna, na takich brązowych sznureczkach. Jest w białej doniczce. Kupiłam ją w Pepco, nie pamiętam za ile. I również w Pepco. Kupiłam takie oto dwa małe, również sztuczne kwiatki, ponieważ po prostu nie umiem się opiekować żywymi roślinami. Poza tym mam tylko jedno małe okno na dachu w pokoju, więc oświetlenie i tak jest za słabe i te rośliny bardzo często zdychają. Jedna jest taka, druga taka, bardzo cute, na pewno sobie gdzieś postawię. Byłam również odebrać moje zdjęcia na ścianę. I nie są to byle jakie zdjęcia, ponieważ podczas wymiany kupiłam sobie 3 aparaty jednorazowe, takie wiecie, Fiji, takie zielone. One robią super vintage'owe zdjęcia i to jest taki aparat, w którym macie tylko jedną szansę na zrobienie zdjęcia, nie możecie powtarzać, nie możecie oglądać tych zdjęć, dopóki ich nie wywołacie. Więc ja wywoływałam z firmą CEWE. No i te zdjęcia wyszły przecudowne, wyszły takie mega, mają cudowny vibe. Zobaczycie więcej, jak już je położę na mojej ścianie. Więc to są ostatnie rzeczy, które muszę, wiecie, dorobić. Wydaje mi się, że po tym już mój pokój będzie gotowy, także ja idę się tym zająć. I zapraszam was na skończony room tour. I know you more than you know.
mamy przerobiony pokój i teraz was trochę po nim oprowadzę. Po prawej stronie mamy moją toaletkę. Jeżeli chodzi o moją toaletkę, tutaj mam poukładane moje mgiełki z Victoria's Secret. Tutaj mam moje wszystkie naszyjniki, gumki, lusterko, pierścionki. No i środków już wam nie będę pokazywać za bardzo. Mam jeszcze moje takie mięciusie kapcie. O, jest również wieszak na maski oczywiście. Obok tego stoi pianino i taka malutka szafeczka oraz klimatyzacja. Ponieważ mieszkam na poddaszu i latem robi się tak gorąco, że nie da się oddychać i naprawdę tej klimatyzacji potrzebuję. Na tej również ścianie mam wcześniej wspomniane już zdjęcia z aparatów jednorazowych. Oraz tablice rejestracyjne ze stanów, w których byłam. Z Arizony, Waszyngtonu, Oregonu, Kalifornii. I technicznie rzecz biorąc byłam w jeszcze jednym stanie. Byłam w Idaho, bo byłam tam na wycieczce szkolnej. Ale zapomniałam kupić tablicy. Będę musiała dokupić chyba. Dalej jest kaloryfer i przy kaloryferze trzymam wszystkie moje rzeczy do ćwiczeń, czyli moją matę do jogi, mój ten taki roller do mięśni, piłkę lekarską, jakieś tam ciężarki. Obok tego są dwie komody, takie wiecie, z Ikei. I teraz przechodzimy do mojej najulubieńszej części pokoju, czyli mojego łóżka. Zrobiłam sobie taki jakby, wiecie, las nad głową. I obok mojego łóżka centralnie stoi szafka z książkami. Poukładałam tak, że książki mam tu, tu, tu i w tych dwóch, więc tak na przemian. Na tej półce mam takie rzeczy typowo amerykańskie, czyli ramkę z naszym zdjęciem, naszej klasy i podpisana, certyfikat yearbooki z tego roku. O, patrzcie, to ja. I to też ja. Na tej półce, która jest najbliżej mojej głowy tak naprawdę, mam świeczkę, zapałki, dziennik oraz książki, które obecnie czytam. Tutaj mam ten mój kapelusz, bo impreza Lauren, moje magiczne pudełko, w którym mam moje wspomnienia z Ameryki, takie papierowe. Wszystkie kartki, liściki, rysunki, listy, bilety i takie tam rzeczy. Kiedyś może wam pokażę to pudełko. Na ostatniej półce przepiękny wazon, który kupiłam w jakimś takim sklepie ze starociami. Sztuczne kwiatki, nasiona kwiatów, które dostałam od mojej trenerki siatkówki ze Stanów. Jeszcze jedna z tych kamer. Muszę ją skończyć i wtedy będę miała jeszcze więcej zdjęć. Okulary z filtrem, prawda, ultrafioletowym, które dostałam od JJN. Dalej mam taką ścianę, na której mam ceglaną tapetę i na tym mam taki kolaż zdjęć, który sobie sama zrobiłam z półtora roku temu. Mam również dwa pudełka, w którym obecnie przechowuję ubrania, które sprzedaję na Vinted, więc jak je sprzedam, to tych pudełek tam nie będzie i będzie czysto. Dalej mamy oczywiście lampeczkę, kolejną małą szafkę i moje biurko, przy którym spędzam mnóstwo czasu, bo wiadomo, edytuję. Za biurkiem mam lustro praktycznie na całą ścianę, ponieważ kiedyś tańczyłam, więc potrzebowałam tego lustra do ćwiczenia tańca, prawda, moich solówek na zawody i tak dalej. Ale w tym momencie to lustro dalej mi się bardzo podobało, sprawia, że mój pokój wydaje się większy. Powiesiłam również tą roślinkę, którą wam pokazywałam. Moim zdaniem mój pokój jest przepiękny, a wygląda jeszcze lepiej w nocy. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but... Także to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że podoba wam się efekt końcowy, że może kogoś zainspirowałam. Mam też nadzieję, że udało mi się uchwycić tego ducha mojej wymiany w tym pokoju. Jestem mega z siebie dumna, zajęło to sporo czasu, ale szczerze warto było. Elo besties, dziaczki, mojego dnia.